Cena złota wybiła jeszcze mocniej dzisiaj to jest jeszcze następny rekord, proszę zobaczyć 2087 funtów za jedną uncję totalny upadek funta brytyjskiego. Fund brytyjski upada przypominam jeszcze raz, że dzisiaj już robiłem film o złocie i ta cena była inna, teraz znowu jest jeszcze wyższa 2080 funtów za jedną uncję złota, przypominam, że w roku 71 jedna uncja złota, w funtach brytyjskich wynosiła 15 funtów. Dzisiaj to już jest 2087 funtów. No, no, fund brytyjski nie wiem, czy za tydzień nie wiem, przestanie istnieć, czy co? No, w, w ten sposób, w ten sposób, jeżeli fund brytyjski dalej będzie postępował, to. No Wydaje się, że w ciągu roku fund brytyjski przestanie istnieć. Zapadnie się po prostu, czy coś w tym stylu. Proszę zobaczyć, do dolara amerykańskiego złoto też zyskuje. Dzisiaj złoto było najwyżej po 2070, 2720 dolarów i 30 centów. 2720 dolarów i 30 centów. Taka jest rzeczywistość. Oczywiście do euro złoto też drożeje. EUR, KSAU EUR, proszę zobaczyć. EUR, czyli no, euro też bardzo mocno traci. Proszę zobaczyć, dzisiaj 2504 euro za jedną uncję złota. Proszę zobaczyć, co się dzieje do euro. To nie jest tak, że złoto tylko zyskuje do dolara, do, do funta, także zyskuje do euro, tylko do jednej waluty zyskuje mocniej, do drugiej słabiej, prawda? Nawet złoto zyskuje do franka szwajcarskiego przez 2500. No jeszcze w 19 roku, proszę zobaczyć, tutaj w 18 roku jeszcze jedna uncja kosztowała 1000 dolarów, dzisiaj to jest 2000. 1500 dolarów proszę zobaczyć dalej. No, jest to no, gigantyczny wzrost. Wszystkie te waluty się zawalają do ceny złota. Co w konsekwencji? No, w konsekwencji my w Polsce mamy problem, ponieważ no, większość naszych rezerw walutowych trzymamy i w dolarach, i w funtach, i w euro. To oznacza, że no, dlatego jest w Polsce bieda, dlatego mamy w Polsce m.in. inflację, dlatego w Polsce mamy wysokie oprocentowanie ponieważ płacimy za bogactwo Brytyjczyków, Australijczyków, Kanadyjczyków, Amerykanów no i także tych, którzy mają euro, prawda, czyli za strefę euro też trzymamy ich pieniądze, więc oni dewaluują swoje pieniądze, a my za to płacimy, bo przecież one nie rosną, ale za to rośnie złoto, zaś ci, którzy mają euro, czyli Niemcy, Francuzi, Włosi mają po 3000 czy tam po 2,5 tysiąca, Niemcy mają chyba 3,5 tysiąca, tam Francuzi, Włosi, Pirate pi drzwi po 2,5 tysiąca ton złota, Polska ma tylko 402 tony złota, czy 400 ton złota, czy 399 ton złota, yy, jakoś tak to wygląda. Wygląda. Reszta to są właśnie te inflacyjne funty, dolary australijskie, kanadyjskie, takie bardzo złe waluty yy, które bardzo tracą do złota no niestety taka jest rzeczywistość no i teraz wychodzą następne artykuły o skrajnej biedzie, szanowni państwo, że skrajna bieda przyszła do Polski, ludzie się zastanawiają jak to jest, że skrajna bieda wróciła do Polski, teraz wszyscy zaczynają się rozpisywać że bieda wróciła do Polski a gdy ja szanowni państwo zacząłem robić analizy, zacząłem robić analizy i je tutaj raportowałem dwa lata temu na temat skrajnej biedy, robiłem badania na temat skrajnej biedy yy, no i mi wy chodziło, że no niestety skrajna bieda Przyjdzie do Polski, że już przyszła, tylko teraz będzie się rozszerzać. No i pach, po dwóch latach, szanowni państwo, wszyscy piszą, media głównego nurtu e, dowiedziały się nawet, szanowni państwo, pewnego rodzaju instytucje, że jest w Polsce skrajna bieda. Widzicie, że przyszła skrajna bieda. Gdy ja pisałem o skrajnej biedzie, ludzie łapali się za głowę, co ja mówię, co ja robię, prawda? No i podczas tej, e, no, tych badań na temat skrajnej biedy doszło do takiego nieoczekiwanego wyniku, bo zawsze są jakieś pochodne wyniki, doszło do tego, że do, dowiedziałem się, Szanowni Państwo, że na masową skalę w dyskontach, w hipermarketach w Polsce, znaczy się co najmniej w Gdańsku, prawda? W Trójmieście obcokrajowcy to 90% złodziei w dyskontach i hipermarketach. No tak, no tak wyszły te, takie pochodne badania. Ja robiłem na temat skrajnej biedy w Polsce, a w badaniach wyszło, że w sumie idzie ta bieda, jest bieda, idzie i przychodzi, prawda? No ale ty, ty, reszt, ty, gdy prowadziłem te badania, no takim, taką pochodną informacją, pochodną daną było to, że w Polsce mamy do czynienia z masowym złodziejstwem e, ludzi z zagranicy spoza Unii Europejskiej no i że 80-70 złodziei w sklepach dyskontach, marketach pochodzi spoza Unii Europejskiej a w tych złodziejach, w tych 90% w tych 80% złodziei, czy 70, bo 30% to Polacy, złodziei w sklepach a 70% to ludzie spoza Unii Europejskiej a w tych 70% z tego co wynika 80-90% to byli Ukraińcy, prawda? Czyli prawie wszyscy złodzieje w polskich marketach hipermarketach to Ukraińcy, prawda, 70%, chyba, że no są to fejkowne paszporty, prawda, i są to, nie wiem, jacyś inni, nie, nie, nie chcę innych nacji, no ale no, takie badania wychodziły, to nie ja, prawda, to... To nie ja, to tak przychodziło, to tam nie miałem nawet, to nie były badania na temat w ogóle złodziejstwa, tylko skrajnej biedy, bo dowiadywałem się, czy ludzie kradną na przykład kaszankę, prawda, czy kradną kiełbasę, czy kradną chleb, prawda, i, no, i tą pochodną informacją tego wszystkiego było że no, 90, 70% złodziei są ludzie spoza Unii Europejskiej, proszę sobie wyobrazić. Nie wiem, przecież jak, jeżeli jest człowiek spoza Unii Europejskiej, to my możemy go stąd generalnie wyrzucić, prawda? Jeżeli jest złodziejem, prawda? Jeżeli ktoś jest z Unii Europejskiej, to no, w sumie nie możesz go wyrzucić, prawda? Ale jeżeli, jeżeli tu mieszka i tak dalej, ale że jest spoza Unii Europejskiej, no to w sumie możesz go wyrzucić. No ja nie wiem dlaczego w Polsce na masową skalę się nie wyrzucało, tak? Tych ludzi i teraz widzę, Drugi taki aspekt tego wszystkiego, prawda, że ludzie spoza Unii Europejskiej to też nie wiem, czy to są Białorusini, czy Ukrai niech <śla> chyba też Ukraińcy, wszędzie wszyscy stoją przed sklepami, prawda, i proszą o pieniądze, datki, o datki proszą. No, a na przykład jakichś tam chorych ludzi, prawda, i tak dalej. No, problem w tym, że jak się ich zapyta, bo wiecie, bo wiecie, bo człowiek to wolontaryjnie stoi, prawda, tak jak mamy Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no to ludzie to robią za darmo, znaczna część, prawda, po prostu no, chodzi z tymi puszkami, ludzie rzucają, prawda, no bo to tak się ludziom kojarzy, że zbieranie pieniędzy to idziesz i chcesz zrobić coś dobrego, no i zbierasz te pieniądze, no i potem dajesz tym chorym ludziom, tym chorym dzieciom, czy w tych szpitalach, prawda, no tak to wygląda mniej więcej, że robisz to za darmo, prawda, no Przecież zbieranie zbiórka powinno być za darmo, że robimy to za darmo, prawda? No tak się w większości ludzi wyobraża, ale jak się spyta za każdym razem tych ludzi, czy im płacą za zbieranie tych pieniędzy, to oni mówią tak, płacą mi, tak? Czyli wy tam dajecie pieniądze, a te pieniądze zapewne nawet w ogóle nie idą na te, tych chorych ludzi, tylko on, dla tych ludzi, którzy te pieniądze zbierają, a jak tylko może 5-10%, może 3% idzie, yy, wiecie, jak wrzucisz milion złotych, to może 30 tysięcy pójdzie na chore dzieci, a 900 70 tysięcy na tych pracowników y, y, <grytatywnych> charytatywnych. No przecież to są jaja, szanowni państwo. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. No niestety, wiemy, że są przecież zbiórki na różnego rodzaju dzieci. Dużo ludzi, prawda? Ja też byłem aktywny, prawda? Dużo ludzi po prostu wpłaca przez internet, tak? One są zweryfikowane, a jak ktoś ci stoi pod tym, no to przecież on, oni w ogóle tam za darmo nie stoją, tak? Więc tak to wygląda. Wróciła skrajna bieda, no ale też skąd ta bieda się wzięła, no między Między innymi doszliśmy do tego, że polska bieda wzięła się stąd, szanowni państwo, że w naszym skarbcu narodowym, w Narodowym Banku Polskim my trzymamy taką walutę jak fund brytyjski. No, i proszę sobie zobaczyć, że ten fund brytyjski, szanowni państwo, ksał GBP totalnie się zapada do złota, prawda? Więc jeżeli my trzymamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć. My mamy 20 miliardów funtów brytyjskich. Proszę sobie zobaczyć, że w roku 2015, gdyby te 20 miliardów y, wymienić, wiem, że wtedy może mieliśmy 15 miliardów, czy tam mniej, prawda? No, ale tak będę pro, chłopskim rozumem tłumaczył, prawda? Gdyby, w, gdyby, szanowni państwo, w roku 2015 20 miliardów funtów y, wymienić na złoto. No to byśmy kupili złoto i jedną uncję po 700, szanowni państwo, 700 funtów, tak? Dzisiaj, no, w 9 lat cena złota wzrosła. Dzisiaj, ile tam, teraz jest 2081 funtów, proszę zobaczyć. 2081 funtów, 2087, prawda? Czyli 2000, 2000, szanowni państwo, 87 podzielić na 700 to jest 3 razy cena złota wzrosła o 2015. Czyli te 20 miliardów funtów, szanowni państwo, to by było razy 3, dzisiaj byśmy mieli 60 miliardów funtów, prawda? Czyli zamiast. bo 20 miliardów funtów to jest powiedzmy 100 miliardów złotych, to szanowni państwo, zamiast tych 100 miliardów złotych 100 miliardów złotych, mielibyśmy 300 miliardów złotych, mielibyśmy 200 miliardów złotych do przodu, a szanowni państwo, nie mamy nic, tylko zapadającego się funta, za którego już nic nie można kupić. I tak samo to się dotyczy, bo złoto także zyskuje do takiej waluty dolara kanadyjskiego, australijskiego, nowozelandzkiego i też jest ich kilka, chyba też 20 miliardów razem wziętych, więc te 40 miliardów tych wszystkich walut kurde poimperialnych Austra Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, gdybyśmy wymienili na złoto w 2015 roku, to zamiast 40 Miliardów w tej walucie mielibyśmy, szanowni państwo powiedzmy to są wartości euro 40 miliardów euro mamy w tych walutach no to razy 3 mielibyśmy 120 miliardów czyli byśmy byli o 80 miliardów złotych przepraszam 80 miliardów euro do przodu szanowni państwo a w danym momencie 80 miliardów y, 80 miliardów euro y, proszę sobie wyobrazić to ile to jest 80 miliardów euro 80 razy szanowni państwo 4,3 to jest 3000 <grych> przepraszam to jest 80 miliardów euro razy 3, 4,3 4,3 to jest 344 miliardy złotych, prawda? Każą nam pełzać za jakieś tam dofinansowania od Unii Europejskiej, prawda? Pozwalają nam użyć pieniędzy z funduszy europejskich, za których płacimy na Powodzian, ale wyciągamy je zaś z innych rzeczy. Mielibyśmy, Szanowni Państwo, 344 miliardy, wiadomo, że jakieś tam waluty nam potrzebne, jakieś dolary, może euro, może Franki, jakaś część, prawda? No bo to tak dla płynności. No ale gdybyśmy zamiast tamtego ścierwa, Szanowni Państwo, trzymali złoto, to do dzisiaj mielibyśmy 400 miliardów więcej, za, za 400 miliardów więcej. No, można kupić bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo rzeczy można zrobić. Za 400 miliardów, można wybudować 400 szpitali o wysokiej jakości, szanowni państwo, żebyśmy mieli najlepsze szpitale na całym świecie. Taka jest rzeczywistość, ta tak dofinansowujemy, szanowni państwo, naród brytyjski, znaczy naród, tak e, Londyn, prawda, tak dofinansowujemy Londyn, przyszły kalifat brytyjski, a, bo tam będzie kalifat, prawda, tak ich dofinansowujemy, tak dofinansowujemy naród, który głosował na Brexit, między innymi dlatego, bo chciał, nie chciał, żeby Polacy już do nich przyjeżdżali, a resztę to chciał wyrzucić, prawda, e, no taka rzecz, szanowni, przyszły kalifat, no, to taki pociapkany tam kraj rośnie, prawda, i my ich dofinansowujemy, prawda, albo jakichś bogatych Australijczyków, co tam mają tyle hajsu i tyle ziemi, że mają wszystko, a, dzięki, a my ich dofinansowywujemy. czy jakichś Kanadyjczyków, prawda, którzy też wszystko mają. No taka w danym momencie jest rzeczywistość. Widzicie, no, no możecie myśleć, a jak robią inni? No właśnie inni robią od zawsze tak, na przykład Niemcy mają 3,5 tysiąca ton złota, my mamy 400 ton i to dopiero od niedawna, tak? Myśmy, mieliśmy 250, 300, 350, teraz mamy 400, no ale Niemcy mają 3,5 tysiąca, a my mamy 400, tak? Czyli 9 razy mniej, no. Włosi też mają tam 7 razy więcej od Polaków. Ich Francuzi 7 razy więcej. No proszę sobie to zrozumieć, tak? Proszę to, szanowni państwo, zrozumieć, że gdybyśmy zamiast 1000 miliardów w dolarach, 1000 miliardów w euro, 1000 miliardów w funtach, 1000 miliardów w tych kanadyjskich dolarach australijskich, trzymali pieniądze, szanowni państwo, w złocie to proszę sobie wyobrazić co by było no tylko 2000 proszę zobaczyć szanowni państwo przecież to w 2000 proszę zobaczyć ja, ja tutaj y, pokażę tylko i wyłącznie e, proszę zobaczyć miesiące ja tutaj pokażę to proszę zobaczyć szanowni państwo proszę zobaczyć tutaj w 2000 proszę zobaczyć w 2006 roku złoto kosztowało 300 dolarów 300 funtów dzisiaj to jest 2000 100 funtów, prawie, prawda? To ile to jest, szanowni Państwo? 7 razy więcej, tak? No bo 2100, prawda? 2100 podzielić na 300, no to jest 7 razy, tak? Cena złota wzrosła. No to wyobraźmy sobie, że ta cena złota w jednej waluty wzrosła 6, do drugiej 7, do drugiej 8 razy. No to dzisiaj, szanowni Państwo, zamiast 1000 miliardów złotych, prawda? No wiadomo, że to w, przez tyle lat byśmy kupowali, to byśmy mieli. Nie wiem, 5 tysięcy miliardów złotych zamiast tysiąca miliardów. Rozumiemy to, wiadomo, że to wzrastało, więc nie byłoby dzisiaj 7 miliardów, znaczy się 700 miliardów. Mamy z 1000 miliardów, nie byłoby 7 tysięcy miliardów, a gdybyśmy tak kupowali, to by było nie wiem, 5 tysięcy miliardów czy 4,5 tysiąca miliardów, czyli mielibyśmy 4,5 razy więcej pieniędzy. A mamy, szanowni państwo, to co mamy, no taka jest rzeczywistość, dlatego u nas inflacja to jest 5% a w Wielkiej Brytanii inflacja to 1,7%, dlatego, szanowni Państwo, we Francji inflacje mają 1%, oprocentowanie kredytów mają 3%, zaraz będą mieli 2%, a mamy 10%. Szanowni Państwo, Polska się skończyła. Dlaczego tak, między innymi, się stało? No, szanowni Państwo, dlatego się stało, ze względu na to, że w Polsce no, yy, są ludzie, którzy nie rozumieją finansów, nie rozumieją ekonomii i gospodarki i tylko ze sobą nawzajem się niszczą, niszczą wszystko wszystko, prawda, jedni przyjdą, drudzy, prawda, no i dalej. No, no i tyle, prawda, no, najważniej, w Polsce nie jest ważne bogactwo, żeby się bogacić, żeby być fajny, żeby być lepszym, prawda, dlatego w Polsce jest ważna kłótnia, wyzwiska, prawda, jeden drugiego zniszczyć jak pies ogrodnika, byle tylko drugiemu nie było lepiej za jakieś urojone nie wiadomo co, prawda, no i tak jest, prawda, no i to ludzie akceptują w Polsce, Polacy są podzieleni na jakieś dziwne dwa plemiona, PiSu, prawda, są to głównie ludzie starzy, prawda, chorzy, no i na PO i to też są głównie ludzie starzy i głównie chorzy, tylko że ci po, z lewej strony, ci chorzy z PiSu, prawda, no to to są tacy dewoci, różni, różni się, tacy, no, dzi ludzie, wiecie, no, bardzo często, no, po podstawówkach, zawodówkach, prawda, no, taka rzeczywistość. Po drugiej stronie, no, też ta grupa nie jest zbytnio zawykształcona, prawda, Prawda, i tak dalej, I tak, no bo nie jest, szanowni państwo, no ale oni na przykład nie są dewotami zbytnio, ale na przykład są chorzy na zielonizm, na jakiś inny dziwolongizm, prawda, na zapklejanie kominów i tak dalej, no i oni tak jedni i drudzy mają jakieś takie urojenia, prawda, i, i jedni zniszczą jedno, drudzy zniszczą drugie, a na samym końcu widzicie, korzysta Brytyjczyk, że my jak frajerzy trzymamy. Papierki zamiast złota, Francuz się cieszy, bo Francuz ma 1% inflacji, 2% kredyt, zaraz będzie miał Polak, 5% inflacji, kredyt na 10%, zapadająca się waluta i 299 euro emerytury. A w tym samym momencie, Szanowni Państwo, Hiszpan ma 1000 euro emerytury, Francuz 1300 euro emerytury, prawda? I tak to już jest, no tak to już jest, szanowni państwo, jeżeli w Polsce ekstremiści, ekstremiści, no właściwie w Polsce można powiedzieć, że przez 8 lat rządził taki koleś, który nie ma doświadczenia chyba biznesowego, żadnego pracowniczego chyba zbytnio nie ma, prawda, taki partyjny kacyk rodem z PRL-u bez rodziny, bez dzieci, bez biznesu, prawda, nic, po prostu nic, prawda, zaportowany przez takich przebierańców, którzy naszą wiarę wykorzystują po to, żeby łatwowierne wariatki kupować i głosy, prawda, I no i oni mają takie różne tam radia, prawda, i tak, tak, to, taka, 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 taka taki, kurde, nie wiadomo, co to w ogóle jest, to jest jakaś taka dziwacz przepraszam, no ale już, no, już, kurczę, no nie użyję, prawda, Prawidłowych słów, powinienem, ale już nie użyję prawidłowych słów, ale po drugiej stronie wcale nie jest lepiej. Bo tamci na przykład wierzą, bo tamci czytają na przykład takie polskie media, znaczy media piszące po polsku, a to nie są media polskie, tylko są to media zagraniczne, w nich są tacy ludzie, którzy się nazywają dziennikarze, prawda? I oni piszą po polsku do nich narrację na przykład niemiecką, na przykład dzieci, dzieci SS-manów każą mówić im, co tam pisać, im piszą, a tam ci czytają i myślą, że dzięki temu są fajni, bo tam są inaczej, bo tam nie ma przebierańców na przykład, prawda? Jedni i drudzy, szanowni państwo, niosą nas w obliwą, w depopulację i w biedę. No ta skrajna bieda, gdy ja mówiłem, że w Hiszpanii będzie fajnie, no to jest, prawda? No to wszyscy tutaj się stukali w głowę. Gdy przez 10 lat, przewi... gdy, szanowni państwo, ponad 10 lat temu przewidziałem godzinę zero w Wielkiej Brytanii, to ludzie się stukali w głowę. W Polsce nie chcieli wierzyć, prawda? No i mają 10. A gdy mówiłem, że w Polsce jest jeszcze gorzej, że godzina zero w Polsce będzie jeszcze gorsza, to w Polsce ludzi to nie interesowało, bo w Polsce nie wiedzą skąd się biorą Pieniądze przecież przyjdzie, przyjdą i dadzą, prawda? Dadzą, prawda? Przyjdą, dadzą. Piętna, po 10 latach emeryturę w wieku 40 lat, tak, no, dadzą wakacje kredytowe, dadzą to, dadzą tamto, prawda? Dadzą, dadzą, ziemniaków dadzą, marchówek dadzą, to! Jo, tak właśnie jest, no tak, to niestety jest, szanowni państwo, mamy takie społeczeństwo i mówmy sobie wprost, mówmy sobie wprost, skąd to się bierze? To się bierze po prostu z głupoty. Z głupoty.